pochodzę z Ukrainy. Mam 22 lata, w Polsce mieszkam już od 16. Moja mama się przeprowadziła tutaj do Polski jakiś czas temu z moim bratem. Nie powiem, że jest lekko, jest ciężko i to bardzo. A, że czuję mamę. To prawda. Jest ciężko, ale zaczynam z czasem doceniać to, co mam tutaj. A jak długo tu jesteś? Już no, od września, od 2 września. No wypełniam, staram się wypełniać swoje obowiązki. To znaczy, co należy do twoich obowiązków? Sprzątanie stołówki, toalet. Aha. I? Wynoszenie śmieci, sprzątanie placu. Aha. Bywa, że i na zmywaku stanę. Że co? Że pozmywam naczynia, mhm, czy coś. W zależności od tego, tak, jaka jest potrzeba. Tak, tak. I co dostajesz w zamian? W zamian dostaję jedzenie, czystą pościel, mam gdzie spać, gdzie się wykąpać. Wszystko, praktycznie to, co mi jest potrzebne. Nawet mam dostęp do psychologa, do doradcy zawodowego. Powiedz mi, a masz jakieś marzenia, plany na przyszłość? Jeszcze rozeznaję. Dobry początek, tak. Bo jakiś czas temu byłem u kapucynów w zakonie, miesiąc, półtorej miesiąca, to było we wrześniu tamtego roku, czyli 2015, więc w Warszawie jestem dopiero, no nie, rok wychodzi, jestem w Warszawie. I co w związku z tym? I w związku z tym, no myślę dalej o stanie zakonnym, albo ewentualnie o założeniu rodziny, to jeszcze wszystko jest do rozważenia. Tylko usłyszałem jakieś takie słowa na temat właśnie zakonu, że jeśli nie potrafię myśleć o rodzinie, wyobrażać sobie siebie w rodzinie, w małżeństwie, no to tym bardziej nie nadaje się do zakonu. Czyli jedno z drugim się łączy? Tak, bo to też jest w zakonie, tak jak w małżeństwie, jest odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za innych. Bardziej zakon. Kiedyś to było tak, że, no teraz tego tak nie odczuwam, ale kiedyś to raczej miałem wzniosłe uczucia, kiedy myślałem o zakonie, myśli i w ogóle. Ale myślę, że po prostu nadszedł czas decyzji, że muszę w końcu zdecydować. Nie mogę wiecznie stać na rozdrożu i się zastanawiać, którą drogą pójść. A to ile masz lat? 22 lata. 22, no to jeszcze jesteś młody, także jeszcze, wiem, jeszcze masz czas na decyzję. No, teraz rozumiem, że pani prezes próbuje pomóc, tak? W decyzji tutaj jesteś, tak? Żeby, no tak, żeby móc w jakiś sposób, tak, w końcu w którąś stronę, w którąś drogę wybrać. No, czyli jesteś na rozdrożu teraz, tak? Tak, tak. Jestem człowiekiem pobożnym, wierzę w Boga, katolikiem, jestem patriotą. W moim kocham dwie ojczyzny, Polskę, Ukrainę. Ja przyjechałem jakieś 5 tygodni temu, ale powiem z powodu jakich. Ja miałem tak, miałem eksmisję z powodu kogoś, nie sam przez siebie. Chciałbym pracować, tak, na przykład, nie wiem, jako mechanik, kierowca. Bo ja to lubię, przy budowie też na przykład. Stasiu, czyli myślałeś o jakiejś szkole, tak? Tak, i właśnie idę do szkoły mechanicznej. Super! Idziesz do takiej mechanicznej szkoły, no, i wtedy... A myślałeś na przykład o tym, co będziesz za 10 lat robił? No tego to nikt nie wie, bo tylko to Pan Bóg wie, co będę robił. Zgadza się, ale Ty możesz mieć jakieś marzenia. No mogę mieć marzenia, ale no... No interesuję też się sportem. Na przykład lubię zapasy, piłkę nożną, sporty walki. Ja w tej chwili to jestem pracownikiem na kuchni. Na kuchni? Tak. Tutaj w czerwonym rowerze? Tak, w czerwonym rowerze, tak. No więc czerwony rower bardzo nas zafascynował. Jak pan tutaj trafił w ogóle? Długo pan tutaj jest? Od 2006, 14 lat.
14 lat pan tak. już tutaj jest. No, to I mam umowę na stałe. Na stałe? Tak. No to jest pan tutaj jednym z najstarszych mieszkańców tak. tego miejsca. To pan tutaj już tak. niejedno widział. A dla siebie ma pan jakieś marzenia? Co by pan chciał, żeby w pana życiu się zadziało? Chciałbym zostać na przykład policjantem, ale czy zostanę, to nie wiem. No i coraz więcej ludzi tak jakoś jest zainteresowanym. Co wy tutaj robicie? Jak wy tutaj żyjecie? Bo to jest bardzo, bardzo specjalna sprawa. No, tutaj i można dobrze zjeść, i można się dobrze poczuć. No i no. Macie tutaj jakąś swoją własną tajemnicę, która się nazywa Otwarte Drzwi. Ale nie będziemy już tego drążyć. Każdy sobie może pomyśleć, co to znaczy na swój własny sposób, prawda? Tak.